Cześć kochani, dzień dobry. Niedziela, 6 rano. Wstajemy. Nie ma spania, jest robota do zrobienia. Kurczę, słuchajcie, nie mogę się obudzić, dlatego myję twarz zimną wodą i nakładam płatki pod oczy z lodówki. Muszę się obudzić, bo... O, dzień dobry Magdalena, no dzień dobry. Niedziela, 6. Słuchajcie, 3 stopnie, ale jest jasno. Co chciałam powiedzieć? Że muszę się budzić, bo trzeba ogarniać mieszkanie, trzeba ogarniać siebie. Za 2 godziny będzie nasz gość, trzeba wybiegać Mańka, więc samo się nie zrobi. Dzień dobry, kochani, dzień dobry. Witam się serdecznie w nowym vlogu. Na zdrowie! Wioletka nam trochę w nocy, kochani, śpiewała. Mieliśmy takie koncerty przerywane. Tak. Więc było super. Witam Was w nowym filmie. Precisei sair pra poder voltar, ver o tempo. Dzień dobry, kochani. Wszystko na wariackich papierach, ale nasz gość ma być... Chodź, Mariutek, tutaj. Nasz gość ma być za 20 minut dokładnie. Więc słuchajcie, trochę się spieliśmy, bo nie chciało nam się sprzątać wczoraj. To musieliśmy ogarnąć dzisiaj. Ale tak, wszystko się udało. I słuchajcie, dosłownie jak już skończyłam sprzątać, to padło mi High Zero. Całe szczęście w tym wszystkim, że wiecie, jak już było posprzątane, także ładuję je, później będzie samo oczyszczenie, a teraz muszę się ogarnąć, ponieważ dzisiaj, kochani, przyjeżdża Karolina! Nie widziałyśmy się w tym roku, tak, ostatni raz się widziałyśmy na jarmarku, jak jechałyśmy razem do Lipska i od tamtej pory się nie widziałyśmy. Dobra, mam nadzieję, że teraz będzie lepiej, bo wiecie, jest poruszenie, my z Krzyśkiem chodzimy, więc zwierzaki chodzą za nami. Dobrze, więc tak, przyjeżdża Karolina, ponieważ robimy live'a na Instagramie, robimy live'a na 10, no ale stwierdziłyśmy, że fajnie by było spotkać się wcześniej, bo powiem Wam, że po live'ie, tak jak my razem robimy około 2 godzin, my jesteśmy nie do życia, w sensie my już nie porozmawiamy sobie, wiecie, na tematy prywatne po live'ie, bo jesteśmy tak zmęczone. No więc stwierdziłyśmy, że fajnie będzie spotkać się wcześniej, żeby po prostu sobie, wiecie, pogadać, spędzić razem czas. No i później zrobić tego live'a, także widzicie, takie to kulisy. Tak to wygląda z naszej perspektywy. Jestem ciekawa jak z waszej. No i tak, bardzo się cieszę, że uda nam się spotkać. Chciałam powiedzieć, że w miarę na spokojnie, ale prawda jest taka, że jeśli coś nagrywamy albo jeśli właśnie robimy live'a, no to gdzieś tam ten czas prywatny trochę cierpi, ale myślę, że nic straconego nadrobimy. No, a my jeszcze z Krzyśkiem serwujemy śniadanie, bo tak się umówiłyśmy, że która do której nie pojedzie, to druga robi śniadanie. No i my z Krzyśkiem właśnie robimy śniadanie i będziemy serwować tosty z awokado i jajka w koszulkach. Tylko właśnie nie wiem, czy to słuchajcie przed live'em jeszcze, czy po live'ie. Nie wiem, musimy się zgadać, pogadać, obgadać wszystko, także ona ma być niedługo. Dlatego też u nas na wariackich papierach i no już wiem, mam nauczkę na przyszłość, że jak goście w niedzielę rano, to jednak sprzątamy w sobą. Jezu. On się trochę obawia, że my wychodzimy, wiecie? Dlatego jest taki podminowany. Wracając do tematu, jak goście w niedzielę rano, to sprzątanie w sobotę, a nie w niedzielę rano. Także, bo wiecie, my też na przykład, ja nie chcę odkurzać, aby się przydało odkurzyć krzesła. Ale nie chcę odkurzać, bo wiem, że nie wszyscy wstają o tej porze. Na szczęście Hizero jest w miarę cichy, więc tyle dobrze. No i tak, taką właśnie mamy nauczkę. Nie ukrywam, że dzisiaj ciężko mi było wstać. Nie chciało mi się bardzo, ale jestem już obudzona. Jeszcze kawki nie piłam, ale to wiecie, wszystko do nadrobienia. I w ogóle ta krostka, o której mówiłam Wam w ostatnim filmie, która... zrobiła mi się po używaniu Revoxa, kremu z filtrem. No to jest ogromna. Po
prawa dzięki właśnie tej takiej serii z Basic Lab. Ja mówiłam wam o niej już wielokrotnie, takiej do cery trądzikowej. Ja mówiłam, że obym jak najrzadziej musiała z tego korzystać, ale jestem bardzo zadowolona z takiego raz, że z, muszę się jeszcze wywałkować. Raz, że serum takiego ogólnie na całą twarz z ciemno zieloną etykietą, a dwa to takie serum punktowe. Wszystkie kosmetyki, o których mówię, możecie, kochani, zobaczyć w filmie, który nagrywałam z Anitą pod tytułem Kosmetolog ocenia moją pielęgnację. Musicie sobie po prostu zjechać na dole w moich filmach i ten film tam jest. I ja mówię o wszystkich kosmetykach, których używam, Anita je ocenia. No i właśnie tam są te dwa produkty. I słuchajcie, kochani, ten żel punktowy jest genialny, dlatego że wszystkie żele punktowe... Kiedyś przerobiłam tego dużo, wiecie, z racji cery trądzikowej. Wszystkie żele punktowe, jakie miałam, one po prostu miejscowo wysuszały krostkę. I to było ich działanie. Tutaj tego nie ma. Nie ma wysuszenia. Ta krostka po prostu, wiecie co, jest zaopiekowana. Ona się... Mam wrażenie, że ona tak... jest dużo mniejsza za każdym razem, jak ja tego używam, ale też ona się szybciej goi. To nie jest tak, że macie suchą skorupę, przesuszoną skórę, odpadnie wam strupek i później robi wam się przebarwienie. Absolutnie to nie jest tego typu produkt. Właśnie on, no niby działa delikatnie, bo nie wysusza, a jednak działa tak dogłębnie pod skórą, więc coś fantastycznego. Ja dzisiaj już nie czuję takiej, wiecie, bomby na pół twarzy, bo niestety wczoraj czułam. Więc jestem zadowolona. Jeszcze go delikatnie widać, ale... Wiecie, dla mnie najważniejsze, że czuję, że to przestało być tak, takich rozmiarów kuriozalnych, jak miało być, więc super. No i moja nauczka, żeby jednak filtr z Revoxa zrobić bye-bye. Dzisiaj użyłam tego z Vichy. No, powiem wam, że myślę, że już jestem, że została mi z jedna trzecia tego produktu i cieszę się bardzo, bo też średnio jestem zadowolona. W zapasach mam Basic Lab lekką emulsję ochronną, mój ulubiony filtr na upały, w tropiki, na wakacje, na mocną ekspozycję. I mam jeszcze, tak mi się wydaje, będę musiała sprawdzić filtr z Nivea, ten, który odkryłam tamtej wiosny. I zrobiłam właśnie jego zapas, bo gdzieś był na promocji i wy mi polecałyście. Więc będę musiała sobie wyciągnąć ten filtr. Tak mi się wydaje, że ja go nie zużyłam, tylko właśnie sobie włożyłam do zapasu. To jest naprawdę fajny taki na co dzień. Więc chyba po prostu tego kremu będę używać na co dzień. Robię, słuchajcie, make-up. No dzisiaj musi być trochę taki dokładniejszy, albo żeby lepiej wyglądał w kamerze niż... zazwyczaj, więc się trochę postaram. Dajcie znać osoby, które teraz oglądają ten film, kto był na live, czy no mam nadzieję, że znajdą się takie osoby. Jestem ciekawa, jak będzie, jak nam pójdzie, czy mocno będziemy zmęczone, czy będzie śmiesznie, chociaż zawsze jest, na naszych live'ach zawsze jest śmiesznie i ostatnio, ja częściej, najczęściej robię live'y sama. Słuchajcie, na ostatnim live'ie na Instagramie ja płakałam ze śmiechu, we mnie Jezu, ja nie byłam w stanie, się zasmarkałam. Ja nie byłam, słuchajcie, w stanie wydusić słowa, bo wy mnie tak rozśmieszyłyście. I to był taki live, że ja po prostu rżałam do kamery i wy razem ze mną. I ja nie byłam w stanie nic powiedzieć i wiecie, głupio mi było, bo no, w trakcie live'a można cały czas dołączyć i głupio mi było, jak ktoś przychodził, bo w ogóle nie wiedział, o co chodzi, co ta wariatka robi, że siedzi i się śmieje i na tym polega jej live. No ale wtedy trochę na tym polegał, wiecie? Więc jestem ciekawa, jak pójdzie dzisiaj. Mam nadzieję, że trochę się rozruszam, że trochę się obudzę. Muszę się napić kawy, ale to już poczekam na Karolinę. Ona pewnie też kawę zechce, więc... więc tak. Która jest godzina? O, czekajcie. O, dobra. Już mi napisała, że wstała i że już jedzie, więc super. Dobra. Git. No i tak, kochani. Brwi trzeba zrobić w miarę dokładniej dzisiaj niż zazwyczaj. Nawet rzęsy pomaluję, słuchajcie. O, dzisiaj będzie kolejny dzień testów tej maskary. Czy się będzie kruszyć, jak jej nie będę ruszać. Mariuszek jest, słuchajcie, zaniepokojony, leży tutaj. On, wiecie, on jest tak nauczony, bo my jak z Krzyśkiem chodzimy do pracy, w sensie do biur, no to na zmianę, nie?
i on nie zostaje sam. A jak my się we dwójkę zbieramy, to już jest oho, muszę ich pilnować, bo nie wiem, czy nie wyjdą beze mnie, no bo rzadko, bo rzadko, ale jednak się czasem tak zdarza, nie? Więc on już jest zaniepokojony, on już nie śpi, już mnie obserwuje. Ale myślę, że będzie zadowolony, że ciotka do niego przyjeżdża. Tak. No i tak, kochani, i tak upłynie nam dzisiejszy dzień. Wiem, że po tym live będę tak zmęczona. No to wiecie, bo to jest... Kurczę, to jest niesamowite, że to jest niby... wiecie, tylko tam czyta się pytania, tylko się rozmawia, ale gdzieś tam no jednak trzeba być skupionym, sfokusowanym na tym, co się mówi. I jakoś tak męczy. I właśnie my zawsze jak z Karoliną robimy, to te live jednak no, są dłuższe. Pamiętam, kiedyś było tak, że u niej robiłyśmy live'a, a przed live'em jeszcze nagrywałyśmy filmy na nasze kanały i po tym live'ie my siedziałyśmy, patrzyłyśmy na siebie i nie byłyśmy w stanie się w ogóle odezwać, bo byłyśmy tak zmęczone. Mimo tego, że wiecie, że te live'y są super, one ładują pozytywną energią, no ale też jednak męczą i człowiek po prostu potrzebuje takiego czasu, żeby się zamknąć i nie odsywać, więc dlatego spotykamy się, wiecie, wcześniej, żeby po prostu pogadać. Ale tak, cieszę się, że się spotkamy, cieszę się, że robimy live'a. Mam nadzieję, że ci z was, że jest tu ktoś po prostu, kto ogląda teraz ten film, kto był na live'ie, więc jeśli tak, to dajcie znać, jak było, bo wy już wiecie, ja jeszcze nie. Więc jestem ciekawa waszego odbioru. Dzisiaj stwierdziłam, że zrobię sobie... W ogóle mam zapuchnięte powieki. To nie jest fajne, ale zrobię sobie dzisiaj, słuchajcie, kreskę, żeby trochę wyciągnąć to spojrzenie. W ogóle usta mam zapuchnięte, jakbym była odwodniona. Wczoraj jakoś mega dużo w sumie wody nie piłam, ale też bez przesady. No nic, kochani, no nie, nic się nie poradzi z tym, nie? Zrobiłam sobie płatki pod oczy i słuchajcie, byłam... Sorry, szukam białej kredki. Białej, w sensie czarnej, ale też w białym opakowaniu. W ogóle słuchajcie, kochani, byłam tak zaspana, jak aplikowałam te płatki, że pierwszy raz w życiu nałożyłam sobie dwa płatki na... Wiecie, nie zauważyłam, że są dwa płatki. I tak ściągam się, co ten taki grubszy, a ten taki cieniutki? No i właśnie dlatego, że nałożyłam sobie dwa naraz. A co? Może lepiej zadziała. Dobrze, moi drodzy. Kreseczka, cyk. Trzeba ją jeszcze wyciągnąć. Chyba git. Chyba git mi wyszło. O! Jakby mi ktoś kiedyś powiedział, że ja będę sobie kreski tak robić i to wiecie tak, że to nawet mi będzie w miarę wychodzić, że nie będzie dużego dramatu, to szczerze mówiąc to bym nie uwierzyła. Bo... No bo gdzie ja kreski taka manualnie, makijażowo, średnio utalentowana, a uważam naprawdę, jak na moje umiejętności to całkiem spoko mi to idzie. No i pochwaliłam, więc lewa będzie inna, kochani. To będzie inna historia. No. Serio? Serio? Nie opublikuję tego, że powiedziałam, że mi w miarę wychodzą. Ja żartuję. Opublikuję, ale mi akurat dzisiaj średnio wyszły. No i fajnie. Zawsze tak jest. A kochani, jeśli chodzi o tusz, to akurat mi wyjdzie, bo on bardzo ładny efekt daje. No, i jest fajny. Ta szczoteczka mi się podoba, bo wcale powieki sobie nie maluję, a u mnie to kiedyś było nagminne i myślałam, że to moja kwestia, a nie szczoteczki. Wychodzi na to, że może być i jednego, i drugiego. Zaraz wam pokażę konkretnie, co to za tusz. Ja nie wiem, czy on jest dostępny, czy to była jakaś limitka, ale pokażę wam, bo wiecie co, on jest fajny, bo na świeżo, w sensie jak go tylko otworzyłam, to już dawał fajny efekt. Nie musiał przestygnąć, przeschnąć 3, 4, 5 dni. Tylko naprawdę fajnie wygląda. I też tak naturalnie. To, dla mnie to nie jest... Znaczy pewnie można sobie, wiecie, tu nim nadbudować, zrobić sztuczne rzęsy, ale to nie jest taki tusz, który zostawia wam takie, przy jednej warstwie, takie chamskie wykończenie. Więc już wam pokazuję. To jest tusz Tarte C Surfer Curl. Proszę bardzo.
ładne takie świeże opakowanie. Wiecie co, nie wiem, czy coś widać. No, ale tak wygląda jak coś. Usta, jakie usta zrobimy? Pewnie jeszcze będę milion razy poprawiać, ale na pewno konturówka Eveline. Ta Varieté w odcieniu 01. I błyszczyk, jaki sobie dzisiaj nałożymy? Zastanawiam się pomiędzy dobra, będzie Anastazja. Będzie Anastazja, bo ona ma takie ładne, połyskujące drobinki. W ogóle dzisiaj nie ma słońca, więc nie wiem, czy nie rozstawię lampy do tego live'a. Bo po prostu jest tak trochę ponuro, wiecie? I myślę, że ta lampa mogłaby być spoko pomysłem. O, proszę, konturóweczka jest. Piesek już przysypie. I błyszczyk jest. O. Tak wygląda gg przed live'em. Włosów chyba nie będę prostować. Jest chyba dobrze, nie? O, także to tyle ode mnie na ten moment. Idę rozstawiać sprzęt. Muszę się jeszcze jakoś, teraz to się nie dowiem od Karoliny, się zastanawiam, słuchajcie, czy to śniadanie przed live'em, czy po live'ie. No ale już jak przyjedzie, to się dowiem, bo jeszcze będziemy, wiecie, miały trochę czasu, prawie 2 godziny do live'a, więc ustalimy sobie na spokojnie i na spokojnie, mam nadzieję, sobie pogadamy, chociaż wiecie, 2 godziny na nagadanie się to jest takie umowne, nie? Także tyle ode mnie na ten moment, widzimy się później. Lesiek jest niepocieszony. Niepocieszony jest. Niepocieszony. Dzień dobry, kochani. Dzień dobry, nie ma jeszcze. Ja do aparatu mówię, słuchajcie, zaczynamy live'a. Ale jak? Na dole, ja na dole, na żywo i jesteśmy live! Patrzcie, przyszła i się obraziła i siedzi w kącie. I się nie odzywa w ogóle do mnie. Gwiazda się znalazła. Halo, proszę panią! Kazała mi cicho siedzieć. Wracać. Słuchajcie, my już jesteśmy po live'ie. Karolina, jak było? Bardzo fajnie. Tak szybko zleciało, że nawet nie wiem, kiedy poświęcam. Słuchajcie, 2 godziny. No, 2 godziny. No to siedź. 2 godziny, ale spoko wyszło, nie? Tak, bardzo fajnych fajnie. Mamy ludzi po prostu i to dlatego. Tak, tylko fajnie byłoby jednak częściej, że to jest zawsze takie, że jak... Zobowiązała się. No też tak uważam. Nie, no musimy zaplanować po prostu spotkania na ten rok. No może, tak trzeba. Dobrze, kochani, ja już po spotkaniu, właśnie wróciliśmy ze spacerku z Mariuszem. Piękne słońce świeci, ale wiecie co, jest tak chłodny wiatr, że trochę zmarzłam w ręce. Byliśmy też w sklepie, kupiłam jogurt naturalny gęsty, kupiłam bułkę tartą i uwaga, produkt, którego u nas nie było już w tym roku na pewno. Ziemniaczki, dlatego że będziecie prawdziwy niedzielny obiad. Będzie schabowy z piersi z kurczaka, będzie pire, Krzysiek będzie robił pire z Thermomixem i będzie mizeria, właśnie potrzebowałam jogurtu gęstego do mizerii. Także kochani, a jeszcze zrobiłam nam deser, ciasteczka. Także tak, moi drodzy, zabieram się za robienie kotletów, bo trochę przy tym pracy będzie, a nie ukrywam, że już jesteśmy głodni, jest już po 16, także tak, tak nam upływa niedziela, przepiękne niebo, słuchajcie, niebieściutkie takie są chmureczki, takie baraneczki, zielona trawka, przepięknie jest, jest nareszcie jasno, także można się cieszyć, zdejmuję bluzę i do roboty, niedzielny obiad, czas start. Pani, mamy prawdziwy niedzielny obiad. Krzysztof zrobił pire, słuchajcie, to z Thermomixa z rozmarynem. Bez rozmaryny, jest tak kremowe. Jest w nim tyle masła. Mizeria, kefir. Tak, i jeszcze piesek jest, wszyscy są. Koteczka je, ojciec jeszcze dłubie wyda mamę, bo on ma średnio polski obiad. Pół polski, pół nie. Także smacznego. Słuchajcie, Krzysztof właśnie powiedział, że moje kotlety są lepsze niż burgery. Tak, powiedziałem tak. Jestem w szoku. Także zajadamy i oglądamy ślub od pierwszego wejrzenia USA. Też się dzieje. Piesek sam, bułka jest z nami, w sensie ona jest swoje. No i tak. Patrzę na ten budyń.
Cóż to jest budyń? Krzysiek się jara tym pire. Ono ma w ogóle bardzo dobre opinie. Kiedyś się podpatrzyłam u Magda przy kawie, jak robiła i polecała. I tak mi zostało w pamięci. I mamy. Kurczę, powiem wam, że mnie dojechało. Zaczął mi się okres i tak mi, słuchajcie, boli brzuch, że się zdrzemnęłam. Obiad wyszedł przepyszny. Bardzo wam polecamy to pire z Thermomixa. Co prawda ostatnio oglądaliśmy Kuchenne rewolucje, w których akurat było pire i Madzia krzyczała na pana kucharza, że trzeba pire, wiecie, ręcznie ugniatać. Ale my mamy tak tradycyjną polską kuchnię w naszym domu, że my nawet nie mamy takiego, no, takiego ugniatacza do pire. I naprawdę było dobre, niczego mu nie brakowało. I tak właśnie Krzysiek się tak bardzo zachwycał tym obiadem, że słuchajcie, powiedział, że ostatnio coś tak dobrego to nie pamięta, kiedy jadł. I ja też nie pamiętam, żeby się tak zachwycał, wiecie, zwykłymi, no, dla mnie kotletami, właśnie pire. I on sobie oczywiście zrobił edamame, ja miałam mizerię. I fajnie, fajnie, że to zrobiliśmy. Jest już na jutro, duża porcja tego wyszła, także bardzo się cieszę, że to zrobiliśmy. W ogóle powiem wam, że dzisiejszy dzień nie nagrałam praktycznie niczego, dlatego że się bardzo dużo działo. Wstaliśmy o 6, obydwoje na wysokich obrotach, Krzysiek wyprowadził Mariusza, w tym czasie ja sprzątałam w mieszkaniu. W pewnym momencie już, wiecie, tak bardzo brakowało mi czasu, że stwierdziłam, że dobra, nie będę nagrywać, bo nie mam czasu. Później się na szybko zebrałam, przyjechała Karolina, stwierdziliśmy, że dobra, to robimy to śniadanie jeszcze przed live'em, więc też na szybko, wiecie, robiliśmy to śniadanie. No wszystkim bardzo smakowało, w ogóle wyszło bardzo dobre, idealne awokado, Krzyśkowi wyszły pyszne jajka posze. Zjedliśmy i tak naprawdę zaczęliśmy od razu live'a. Live w ogóle wyszedł fajnie. Live trwał 2 godziny. I no między, wiecie, gdzieś tam takimi błahymi, śmiesznymi tematami zostały poruszone też tematy poważne. I to pytanie kiedyś już padło i nam w trakcie odpowiadania przypomniało się, że my odpowiedzieliśmy dokładnie tak samo. Jakie cechy w drugiej osobie, w sensie ja w Karolinie, Karolina we mnie, i to jakie mamy takie, których byśmy się chciały nauczyć. I słuchajcie, to jest tak genialne pytanie, uważam, które można odnieść do każdej relacji, do każdego związku, czy wiecie, żebyście porozmawiali z przyjacielem. Naprawdę, uważam, że wiecie, od drugich osób, które gdzieś tam są blisko w naszym życiu, można się tyle nauczyć. I my z Karoliną jesteśmy absolutnie różne, naprawdę w wielu kwestiach. Tak samo zresztą jak ja z Krzyśkiem, jak z każdą moją bliską osobą, jestem totalnie różna, ale gdzieś tam ten core, ten, wiecie, takie główne wartości się zgadzają. I uważam, że to jest takie fajne pytanie i obie stwierdziłyśmy, że to jest takie pytanie, o którym się myśli nawet po rozmowie. Przerzucając, wiecie, może na inne relacje, na swoje zachowanie, na jakieś tam cechy u innej osoby, naprawdę nad tym pytaniem można się zastanawiać godzinami. Po live'ie jeszcze posiedziałyśmy kilka ładnych godzin, pogadałyśmy, wiecie, my się dawno nie widziałyśmy, pierwszy raz widziałyśmy się w tym roku, no stwierdziłyśmy jak zwykle, że trzeba się widzieć, wiecie, częściej, że jednak ten kontakt internetowy, bo oczywiście taki mamy, no ale to jednak gdzieś tam nie to samo, więc wiecie, pogadałyśmy o jakichś tam planach i wspólnych, i oddzielnych, i podróżniczych, i takich domowych. Naprawdę super spotkanie, ale ja nie ukrywam, że ja, wiecie, na takich spotkaniach z bliskimi daję z siebie maksa. Co za tym idzie, te spotkania są skoncentrowane, takie skondensowane, ale ja też jestem po nich bardzo zmęczona, więc no jak Karolina pojechała, wyszliśmy z Mariuszem, bo tego wymagał oczywiście. Tak, to ja się śmieję, poszłam w krzaki, bo ja tak mam, że ja muszę się wyciszyć, zaznać trochę przyrody. No plus przy okazji Mariusz się wybiegał, trochę pogadaliśmy z Krzyśkiem, już wiecie, tak na spokojnie. No i wróciliśmy i zaczęliśmy robić obiad i też nam trochę to zajęło, bo w sumie się tak nie spieszyliśmy. No i właśnie jak zjedliśmy dosłownie chwilę po, zaczął, wcześniej już mnie trochę pobolewał brzuch, a później no zaczął mocniej, no i stwierdziłam, że nie, mam to w nosie, robię drzemkę, szczególnie, że wiecie, po obiadku zrobiło się tak cieplutko i tak milutko. I tak naprawdę z jednej strony powiedziałabym, że nic nie działo się w ten weekend, a działo się dużo takich drobnych, miłych, fajnych rzeczy. No było też trochę obowiązków, ale samo życie. I tak się zastanawiam, czy w ogóle... Nie, jest sens nagrywać takie vlogi, mimo tego, że niewiele wam pokazałam, to jakoś tak... To był fajny weekend, jestem trochę zmęczona, ale też trochę wypoczęta psychicznie, zadowolona, gdzieś tam usatysfakcjonowana. No wczoraj nam pogoda po południu nie dopisała, natomiast dzisiaj było bardzo ładnie, tak słonecznie, a na następny weekend, kochani, w ogóle ma być 24 stopnie.
cudo, bajka. Ja się w ogóle cieszę z tego, że już jak wstajemy o 6, nie codziennie, ale są takie dni, w których jest jasno, w których jest słońce, jest niebieskie, prawie już wiecie, takie niebo, nie ma tej ciemnicy. Jestem bardzo wdzięczna, bardzo się cieszę, bardzo to doceniam. Teraz Krzysiek z Mariuszem poszli na spacer, plus przy okazji wstąpił do Żabki po mojego ulubionego batona, którego ostatnio właśnie tu siadłam, jak mi się zaczynał okres, ja wam go pokazywałam. To jest baton Der, taki czekoladowy, o Jezu, sensorycznie chrupiący, z dużą masy kakaowej, czekolady. Wiecie, bo ja sobie zawsze mówię, że jak okres, to trzeba jeść dużo żelaza, czyli czekolady. Wiecie jak jest? No i tak, i zaraz już będziemy też, no może nie zaraz, ale niebawem będziemy lecieć się myć, spokojny wieczór przed z książką. Teraz jeszcze kończymy oglądać odcinek właśnie tej wizy na miło, Jezu, wizy na miło, ślub od pierwszego wejrzenia. No i tak nam upłynął weekend. Nie wiem, czy dużo się działo, czy mało się działo, czy był nudny, czy nie. Najważniejsze, że moim zdaniem dla nas najważniejsze, że był satysfakcjonujący. Także tak, jestem taka ukojona, nacieszona tym weekendem. Wiecie, zawsze by się przydał jeszcze jeden dodatkowy dzień tego weekendu. No, ale nie da się z tym nic zrobić, także... Także tak, zastanawiam się, czy zrobić sobie jeszcze śniadanie na jutro, ale słuchajcie, ostatnio, w sensie dopiero, ostatnio jadłam w biurze. Przyznam wam się, nie widziałam tego w sensie w Pudce u nas, natomiast jadłam bajgla z Pudki z pastą z tuńczyka i był tak dobry, że chyba jutro też go sobie kupię i w ogóle też w przyszłym tygodniu oczywiście będę nagrywać i tak jak mam fazę na pastę jeżdżą, to mam ochotę właśnie po tamtym bajglu zrobić pastę z tuńczyka, tylko wiecie, trochę po swojemu, nie? Dodać cebulki, może ogórki, kiszone albo korniszone, no majonez oczywiście. Ja to już czuję, może troszeczkę musztardy dla podkręcenia smaku. Dajcie znać, czy w ogóle robicie pastę z tuńczyka. Jeśli tak, to jaką? Pamiętam, że jedna z was mi kiedyś pisała, że daje jajka. To też fajne, ale ja chcę taką, wiecie, rybną. No, no i tak. I tak kończymy nasz weekend. Będę, kochani, powoli kończyć tego vloga. Nie ukrywam, że teraz nie czuję się już, wiecie, najlepiej na siłach. Ale mam nadzieję, że taki weekendowy vlog przypadł wam do gustu. Że wasz weekend upłynął miło. No i tak. I że widzimy się w kolejnym filmie, który już raczej będzie, nie wiem, daily vlogiem może? No... Także dziękuję wam bardzo za obecność, dziękuję, że ze mną byliście. Mam nadzieję, że u was wszystko dobrze i że również cieszycie się wiosną. Ściskam was serdecznie. Do zobaczenia. Pa! Que alguém vai escutar. Um dia você verá que um sorriso e uma companhia estão fora dos seus requisitos. Você vai olhar pra trás.